Vitoden 050W od środka. Dzisiaj Ci pokażę, jak wygląda nowy, a w zasadzie już roczny kocioł. Dane techniczne znajdziesz w porównaniu w filmiku, który już kiedyś nakręciłem, natomiast dzisiaj chciałem Ci pokazać, jak to wygląda od środka i czym się różni od Vitodensa 100 i 200. Tu mam rozebrany po przeglądzie Vitoden 050, to jest seria B0KA. I tak, w zasadzie palnik mamy praktycznie taki sam jak w Vitodensie 100, dopiero w Vitodensie 200 w środku mamy jeszcze czujnik masowego przepływu powietrza, także armatura gazowa jest taka jak w Vitodensie 100, chyba że to jest Vitoden 100 do systemów spalin wspólnych, to tam wtedy ten czujnik występuje. I to jest pierwsza jakby różnica, że jest troszeczkę prostszy blok armatury gazowej, ale taki sam w zasadzie jak w Vitodensie 100. Komora spalania jest nieco mniejsza niż w Vitodensie 100. Jest przystosowane tylko do 25 kW, więcej z tego się nie wyciśnie. Czujnik temperatury kotła i zabezpieczenie termiczne jest taki sam jak we wszystkich nowych Vitodensach. Także podwójny czujnik temperatury. I płyta główna wodna. Jest dokładnie taka sama jak w Vitodensach 100. Różnią się tylko komponenty, a w zasadzie tak, pompę mamy nieco słabszą, bo jest to 15x60, a w Vitodensie 100 i 200 jest 15x75, czyli nieco mocniejsza pompa. Tak, to cała reszta jest tu taka sama. No i nie ma czujnika ciśnienia elektronicznego, tylko jest taki zwykły manometr, którego widać tutaj, a od spodu to ja nie wiem, czy go zobaczymy. Jest tutaj. Różnica w cenie wynika z tego, że mamy trochę słabszą pompę, mniejszy wymiennik, czyli mniej stali nierdzewnej, a w zasadzie kwasowej. Nie mamy czujnika elektronicznego ciśnienia. I jest kilka jakby takich upierdliwych, to duże słowo, ale mniej jakby łatwych w serwisie rzeczy. Na przykład jak tą śrubę chcemy odkręcić, to ścianka będzie nam troszeczkę wadziła. Przyda się po prostu bit z kulką, który mam założony na wkrętaku. O, niestety nie chcę złapać fokusa. O, takie coś. I nie ma nacięć też w tej obudowie, żeby odkręcać pompę. Także tutaj jest też troszeczkę to utrudnione. Trzeba się pobawić z tym. Jakąś małą grzechotką na przedłużce. Także to są takie drobne detale, z których wynika też nieco niższa cena. No, to, że kable nie są w oplocie, to jest pikuś. W Vitodensie 100 one są wszystkie zaoplotowane, a przynajmniej ten na pewno. Tutaj jest tak po prostu luźno. Ale to nie jest problem akurat. Jest też inne naczynie przeponowe. Jeżeli dobrze kojarzę, jest mniejsze. Jest też innego producenta, czyli nie Reflexu, znaczy Wilkenman, ale to jest Wilkenman, to jest w zasadzie Reflex i to było zawsze montowane w Vitodensach. Tu jest jakiś inny producent. Regulator jest prawie taki sam. Płyta główna, jak ją kiedyś rozbierałem, to wygląda w zasadzie tak samo. Znaczy mogą być jakieś różnice, że czegoś tam nie ma. No i jest na pewno inne oprogramowanie, więc nie da się na pewno tych płyt podmienić, ale dalej mamy moduł Wi-Fi. No i uboższe sterowanie i dostępny tylko jeden model, ale takie technikalia to wszystkie są w filmie, który znajdziesz w opisie i wyświetli się tutaj zaraz obok. A ja zabieram się za składanie i pokażę, jak to wygląda już pracujące i uruchomione. Prawie bym zapomniał. Szlauchy, które łączą komorę spalania, w zasadzie przewody, nie są wykonane z miedzi, tak jak w Vitodensach 100 i 200, tylko są gumowe. Czy to jest minus?
W zasadzie nie, pomijając jedną rzecz, że te przewody lubi się na nich osadzać brud wszelaki. I ten brud, jeżeli się tutaj osadzi, a później się oderwie i wyląduje w wymienniku płytowym, to w zasadzie go zatyka. Także one niestety przykleja się do nich brud, ale no to było w Vitodensach 100 zawsze, dopiero w nowej serii się to zmieniło. A tutaj została wersja dalej jeszcze elastyczna, no wiadomo, miedź jest droga w dzisiejszych czasach. O, szlauchy są nieco tańsze, ale ten, według mnie to nie jest jakiś wielki, większy problem. Chyba ostatnia różnica, jaka mi przyszła na myśl, czyli elektroda zapłonowa. Bo tutaj mamy tylko elektrodę zapłonową z czujnikiem płomienia. Czyli nie ma sondy lambda, jest tylko jedna elektroda. Przez co kocioł ma trochę gorszą modulację. Natomiast, no, jest prostsza budowa. Także jeszcze jedna różnica, czyli brak sondy lambda. Jeżeli ktoś chciałby podłączyć termostat pokojowy, to musi to zrobić dokładnie w tym miejscu. Czyli druga wtyczka i dwa skrajnie prawe przyłącza. No tutaj widać fragment modułu Wi-Fi. Chyba ostatnia z różnic, teraz też jeszcze mi to przyszło do głowy, czyli brak dodatkowego wyciszenia. Vitodensie 100 i 200 tutaj jest dodatkowa mata wyciszająca, natomiast 0,50 tego już nie ma. Ale kocioł i tak jest w miarę cichy. Pomijając pracę na ciepłą wodę na pełnej mocy, to wtedy będzie go na pewno słychać. No to kończymy przegląd. Moduł obsługowy jest taki sam praktycznie jak Vitodensie 100, tylko nieco mniejszy. Czyli temperatura na grzejniki bądź po prostu na centralne ogrzewanie. Jeżeli mamy instalację podłogową, to będzie ta temperatura, która płynie w rurkach albo jest w grzejnikach. Temperatura na kranie i tryb eco, czyli utrzymanie wygrzanego kotła, jeżeli jest wyłączony, czyli tak jak tutaj, ten tryb eco, to kocioł jest utrzymany cały czas wygrzany po to, żeby była szybciej dostępna ciepła woda. Jak jest tryb eco włączony, to kocioł jest po prostu taki, jaki jest, czyli jak jest wychłodzony, to musi się zagrzać cały sam z siebie, a dopiero później będzie grzać ciepłą wodę. Także tryb eco zmniejsza zużycie gazu, a zwiększa zużycie wody, a tryb komfort jest w standardzie włączony i zmniejsza zużycie wody, przynajmniej w teorii, ale troszeczkę zwiększy zużycie gazu. Jest to tylko funkcja dostępna w kotłach dwufunkcyjnych. Także bardzo podobny model, przynajmniej z zewnątrz, do Vitodensa 100. Weźmiemy go sobie na szeroki kadr. Z mojej strony to tyle. Jeżeli film podobał Ci się, to zostaw łapkę w górę. Napisz, co o tym myślisz, o tym modelu. I do zobaczenia w kolejnym materiale.